Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj temat z cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Wynika to z pytania, które zadaliście pod filmikami lub w prywatnej korespondencji. I dzisiaj pierwszy powód. Zanim zacznę, zacytuję fragment z listu do Kolosan, rozdział 2, 8 i 9 wiersz. Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Mówi to Słowo Boże w liście do Kolosan, 2 rozdział, 8, 9 wiersz. Pierwszy powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy, opiera się na tym, że Biblia w wyraźny sposób objawia nam naturę Boga inną niż jest ta, którą uczą świadkowie Jehowy. Chodzi zatem o naturę Boga. A co do natury Boga, też zacytuję taki fragment z listu do Rzymian, który właściwie nas ukierunkuje w rozumieniu tego, jak podchodzić do natury Boga. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego, bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego, albo któż najpierw Mu coś dał, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. To jest Słowo Boże z listu do Rzymian, 11 rozdział, 33 do 36 wiersza. Uczymy się z niego, że to myśli Pana są objawione w Słowie Bożym. Nie są one w żaden sposób na podstawie ludzkich wyobrażeń. I co objawia nam Pismo Święte? Słowo Boże, objawione nam w postaci Biblii, mówi wyraźnie i zupełnie odwrotnie niż świadkowie Jehowy, Pismo Święte mówi, że jest tylko jeden Bóg, jeden prawdziwy Bóg. 5 Mojżeszowa 6:4 to mówi. I to jest pierwszy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Piąta Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, 4 wiersz mówi wyraźnie: Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie, albo Jahwech jedynie. Mówi Biblia z powtórzonego prawa, albo inaczej 5 Mojżeszowej, 6:4. Świadkowie Jehowy twierdzą, że mają więcej niż jednego Boga. I to powoduje, że całkowicie nie zgadzam się z takim fałszywym nauczaniem, bo Biblia mówi wyraźnie, że Bóg jest jeden. Tylko jeden jest Bóg. Jeden prawdziwy Bóg. I Jahwech jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Ten Bóg jest objawiony odwiecznie w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. To jest jeden Bóg. Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem. Duch Święty jest jedynym prawdziwym Bogiem. Ojciec Bóg jest jedynym prawdziwym Bogiem. Bóg Ojciec jest nam objawiony w Piśmie Świętym jako Jahwech. Pan Jezus Chrystus jest nam objawiony jako Jahwech. Rzymian 10:9 mówi wyraźnie: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I otoczony jest ten werset cytatami ze Starego Testamentu, zarówno przed, jak i po. I te cytaty wskazują, że słowo Pan, umieszczone w Rzymian 10:9, należy rozumieć jako Jahwech. Czyli jeśli byśmy chcieli to czytać tak, jak apostoł Paweł chciał to nam przekazać, to przeczytamy to: bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Jest jeden, jedyny Bóg.
nie jest tak, jak twierdzą świadkowie Jehowy, że jest więcej niż jeden prawdziwy Bóg. To jest pierwszy powód z 40, które mam nadzieję przedstawić, dlaczego nie jestem świadkiem Jehowy. Podstawowa rzecz, którą tutaj musimy pamiętać, to jest taka, że ten jeden, jedyny prawdziwy Bóg przyszedł i stał się człowiekiem, aby umrzeć za twoje i moje grzechy. I teraz, skoro doskonała ofiara na krzyżu Golgoty jest już doskonale wykonana, to na podstawie tej doskonałej ofiary możesz być przyjęty przez Boga i stać się dzieckiem Bożym. Wyznaj Bogu swoje grzechy. Jeśli wyznasz swoje grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści ci grzechy i oczyści cię od wszelkiej nieprawości. Czyż to nie jest pewna gwarancja, skoro obiecał to Bóg? Dla mnie jest. I dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy. Bo jeśli, tak jak świadkowie Jehowy, nie wierzyłbym, że jest jeden prawdziwy Bóg, nie mógłbym skorzystać z tego zbawienia. Dziękuję Państwu za uwagę. To jest pierwszy z 40 powodów, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Zachęcam do czytania Pisma Świętego Biblii. Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Chętnie podzielę się Nowymi Testamentami bezpłatnymi. Odpowiem na pytania, jeśli jakieś są. Pod filmikiem też można do mnie pisać. Można wysłać też SMS-a na numer 791-214-963 albo 739-089-088. I być może z tych pytań, które mi zadacie, na część będę umiał odpowiedzieć i podzielić się tym, czego uczę się ze Słowa Bożego. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, obiecuje Słowo Boże. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym przedstawić drugi powód z 40, dla których nie mogę być i nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy, część druga. Ten drugi powód również dotyczy natury Boga. I jest to powód bardzo istotny, ponieważ dotyczy tego, w kogo i komu i dlaczego wierzymy. Nie możemy wierzyć fałszywemu Bogu, bo fałszywy Bóg kłamie. Zatem musimy wierzyć tylko jedynie prawdziwemu Bogu objawionemu w Biblii, w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Nie może być innej podstawy niż tylko ta, która wynika z bezpośredniego objawienia Słowa Bożego. I ten drugi powód brzmi: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Więc nie zgadzam się tutaj ze świadkami Jehowy, ponieważ Biblia mówi wyraźnie: Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadkowie Jehowy twierdzą inaczej. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, nie zgadzam się ze świadkami Jehowy. I to jest drugi z 40 powodów. Co jest podstawą tego mojego twierdzenia, że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga? Słowo Boże mówi o tym wyraźnie w Izajasza 43:10. Zacytuję teraz Słowo Boże z Izajasza 43 rozdział, 10 wiersz. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwech, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Jahwech,
a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. Widzimy wyraźnie z tego Słowa Bożego, że Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Bóg odwiecznie istnieje w trzech równych sobie osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda z tych trzech osób jest sobie równa co do chwały i co do mocy. Słowo Boże nie czyni żadnej różnicy co do cech między tymi trzema osobami, z wyjątkiem tego, że są to osoby różne od siebie, działające w różnym zakresie. To Syn przyjął postać sługi, postać człowieka i stał się człowiekiem. Stał się podobny do ludzi żyjących w grzesznym ciele. Przyszedł do nas w podobieństwie grzesznego ciała. Pismo Święte wyraźnie objawia: Bóg objawiony został w ciele. I to chodzi właśnie o Jezusa Chrystusa. Bez tego przyjścia jedynego prawdziwego Boga, którym jest Jezus Chrystus, bez tego przyjścia w postaci podobnej do grzesznego ciała, nie byłoby możliwości zbawienia, ponieważ Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy. I Pan Jezus Chrystus umarł w miejsce grzeszników. Grzech został na nim zgładzony w momencie, kiedy został na niego włożony w trzech godzinach ciemności na krzyżu. Ukrzyżowanie dzieli się na dwa takie okresy. Pan Jezus Chrystus na krzyżu wisiał przez 6 godzin, jak świadczy Słowo Boże. I przez pierwsze 3 godziny było jasno. Potem były 3 godziny kompletnych ciemności, kiedy Pan Jezus Chrystus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Wtedy był włożony na Pana Jezusa grzech. Wtedy Bóg nie mógł mieć ze swoim Synem, tak jak nie ma nic wspólnego z grzechem, nic do czynienia. Wtedy Pan Jezus Chrystus cierpiał i zgładził nasz grzech, tak jak mówi Piotr, apostoł, że na drzewie zostały te grzechy zgładzone. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Zbawicielem. A Izajasza świadczy wyraźnie: ja jedynie, ja jestem Jahwech, oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Czyli to, te słowa wypowiada tutaj Pan Jezus Chrystus. Jeszcze jako przed wcieleniem odwieczny Syn Boży. On tutaj wyraźnie powiedział, że wy jesteście moimi świadkami, mówi Jahwech, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy. Ja jedynie, ja jestem Jahwech, a oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Pan Jezus Chrystus jest tym jedynym prawdziwym Bogiem objawionym w Starym i Nowym Testamencie. I nie ma innej możliwości. Dlatego nie zgadzam się ze świadkami Jehowy i nie mogę być świadkiem Jehowy i nie jestem świadkiem Jehowy, ponieważ Ojciec nigdy nie stworzył innego Boga. Świadczy o tym Izajasza 43:10. Jeśli połączymy to z poprzednim powodem, że Jahwech jest Bogiem naszym, Jahwech jedynie, czyli że jest jeden i jedyny prawdziwy Bóg, co objawiało nam i objawiło nam Słowo Boże z powtórzonego prawa 6:4, to widzimy wyraźnie, że mamy już dwa powody, dla których żaden uczciwy człowiek nie może być świadkiem Jehowy. Serdecznie zapraszam do czytania Biblii, Słowa Bożego, Pisma Świętego. Tam Bóg mówi bezpośrednio do ciebie. To jest Słowo Boże, to Bóg mówi do ciebie. Weź Biblię i zacznij ją czytać, wiedząc, że to Bóg troszczy się o ciebie i dlatego dał Pismo Święte. I możesz się dowiedzieć, co od ciebie Bóg chce. Bóg objawił siebie w Słowie Bożym i tam znajdziesz w Piśmie Świętym, Słowie Bożym, Biblii, jedyną
możliwą i podstawową prawdę, drogę zbawienia. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. I zapraszam serdecznie do zadawania pytań. Mój adres: czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31, 63 500, Ostrzeszów. Można też do mnie wysłać SMS-a pod numer 791-214-963 lub 739-089-088. Można też napisać e-maila pod adres cms, tak zwana małpa albo ampersand, onet.pl. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trzecia część cyklu 40 powodów, dla których nie jestem świadkiem Jehowy. Trzecia część też dotyczy, trzeci powód też dotyczy natury Boga. Ten powód zatytułować można, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy nas Biblia, skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, bo tak uczy mnie Biblia, to nie mogę być świadkiem Jehowy. I to jest trzeci powód, dla którego nie jestem świadkiem Jehowy. Czyli Jezus Chrystus jest Bogiem. Świadczy o tym Słowo Boże między innymi w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz oraz w Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Pierwszy rozdział, pierwszy wiersz Ewangelii Jana brzmi: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Tak mówi Słowo Boże w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu Ewangelii Jana. Widzimy tu wyraźnie, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Słowo to jest jedno z imion Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy wyraźnie, że Słowo Boże świadczy, że Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie może być tak, że ktoś, kto to kwestionuje, znajdzie posłuch u kogoś, kto czyta Biblię. Dlatego nie mogę być świadkiem Jehowy, gdyż Słowo Boże mówi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Drugi fragment, który wziąłem dzisiaj jako taki punkt odniesienia, to jest 20 rozdział Ewangelii Jana, 28 wiersz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. To jest Biblia, Słowo Boże z Ewangelii Jana, 20 rozdział, 28 wiersz. Tak, tutaj widzimy wyraźnie, że jeden z uczniów Pana Jezusa rzekł do Pana Jezusa, nazywając go Panem swoim i Bogiem swoim. Więc jest to jednoznaczne. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem. I nie można połączyć miłości do prawdy Słowa Bożego z byciem w takiej grupie jak Świadkowie Jehowy. Z faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, wynika dla nas bardzo ważna kwestia: doskonałość ofiary Chrystusa. Skoro Pan Jezus Chrystus jest Bogiem i przyjął postać człowieka, Bóg objawiony w ciele, to Jego ofiara jest doskonała i z tego wynika nieograniczone niczym odkupienie. Nie można tego w żaden sposób ograniczać. Chrystus umarł za wszystkich, bez różnicy i bez wyjątku, ponieważ jest Bogiem. Oczywiście Świadkowie Jehowy wymyślają na podstawie ich zaprzeczenia boskości Pana Jezusa bajkę, że rzekomo tylko 144 tysiące są w jakiś sposób, w ograniczony sposób odkupione. Jest to oczywiście błąd wynikający z tego, że nie wierzą w boskość Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ten trzeci powód, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, jest równocześnie fundamentalny, ważny z punktu widzenia tego,
że nie można połączyć innych elementów nauczania świadków Jehowy. Też doskonałość osoby Chrystusa. Pan Jezus Chrystus nie kłamie, skoro jest Bogiem. Można Mu zaufać, a skoro nie kłamie, nie może kłamać, bo jest to niezgodne z Jego naturą. Zresztą, jeśli On coś mówi, to to od razu z automatu jest prawda, bo On jest prawdą. To też jest ważne, że On ma moc, żeby spełnić, co obiecał, bo jest Bogiem. Więc jeżeli On coś mówi, to jest to od razu możliwe do zrealizowania, bo On jest Bogiem. I nie tylko nie kłamie, bo jest Bogiem, to również ma moc, żeby zrealizować to, co mówi. Jeżeli ja coś powiem, to nawet jeśli mam szczere chęci, ponieważ jestem słabym człowiekiem, to zwyczajnie nawet jeśli naprawdę chciałbym to zrobić i teoretycznie jest to w moich możliwościach. Na przykład powiem przyjacielowi, pomogę ci z matematyki i jest to zadanie, które umiem i okazuje się, że na przykład jakieś zdrowotne czy inne powody powodują, że nie mogę mu pomóc, bo jestem człowiekiem. Natomiast Bóg tego typu ograniczeń nie ma. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc co powiedział, to nie tylko jest to prawdą, ale również jest to wykonalne i wykona to w swoim czasie, kiedy powiedział. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice i trzeba się tego trzymać. I skoro przechodzimy do obietnic, to skoro Jezus Chrystus jest Bogiem, to zbawienie jest za darmo, z łaski, bo On tak powiedział, niezależnie od uczynków, bo On tak powiedział. Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, więc ma moc ku temu, żeby kogoś zbawić za darmo, zbawić z łaski, niezależnie od uczynków. Zbawienie jest nieutracalne, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienia się nie da utracić. Jest to oparte na Jego boskości. Skoro Jezus jest Bogiem, to nie da się stracić zbawienia. Nie można go stracić, nie można na nie zarobić, nie można zarobić na zbawienie, bo Pan Jezus powiedział, że zbawienie jest za darmo, z łaski. Nie można go utrzymać własnymi siłami, bo to moc Boża, to Jezus Chrystus swoją mocą, mocą Bożą strzeże nawet najsłabszego i najbardziej niegodnego zbawienia, zbawionego, ułaskawionego grzesznika. Więc jeżeli ktoś powątpiewa w boskość Jezusa, to będzie równocześnie przewracał się kolejny klocek domina. Będzie powątpiewał w doskonałość ofiary Chrystusa. Będzie wymyślał, że zbawienie jest jakoś ograniczone, może do jego grupy religijnej, może do jego jakiegoś klubu wzajemnej adoracji. Może jakiś będzie wymyślał bzdury, że to jest jakoś niewystarczające dla całego świata. Pan Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, wszystkich czasów, za grzech wszystkich ludzi. A ponieważ jest doskonały, jest Bogiem, to jest to prawda. Dlatego nie da się połączyć tego faktu, że Pan Jezus Chrystus jest Bogiem, z uczestniczeniem w religii świadków Jehowy. Nie mogę więc być świadkiem Jehowy, ponieważ Jezus Chrystus jest Bogiem. Przypomnę dwa poprzednie cytaty. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali, wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja, jestem Panem, a oprócz mnie nie ma Wybawiciela. To Słowo Boże z Izajasza, 43 rozdział, 10-11. I Jahwech jest Bogiem naszym, Jahwech jedynie. To było powtórzonego prawa 6-4. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii, Pisma Świętego. Jeśli macie Państwo pytania, zachęcam do kontaktu. Jako komentarz pod filmikiem można zostawić albo można wysłać do mnie wiadomość SMS na telefon 739089088 albo napisać czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Dziękuję za uwagę. Z Bogiem.
Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym być świadkiem Jehowy. Jest to powód, który brzmi: Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na wieki. Niestety, będąc świadkiem Jehowy, nie mógłbym podzielać takiego poglądu. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem i poza jedynym prawdziwym Bogiem nie ma żadnego innego Boga. I dlatego jest to sprawa bardzo poważna, gdyż zbawienie jest tylko w Panu Jezusie Chrystusie. Nie ma szansy być zbawionym poza Panem Jezusem Chrystusem. Skoro On odbiera cześć na zawsze od każdego, to On ma moc uratować, ma moc zbawić, ma moc wyratować, ma moc pomóc we wszystkich potrzebach każdego człowieka. I dlatego jest to kluczowa rzecz, która uniemożliwia mi, aby być świadkiem Jehowy. Zobaczmy na trzy miejsca ze Słowa Bożego, które pokazują, że Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony na zawsze, na wieki. Po pierwsze, Mateusza 28 rozdział, 9 wiersz i 17 wiersz. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, od 9 wiersza do 17. Ja oczywiście przeczytam z tego przekładu, to jest Trinitarne Towarzystwo Biblijne z Londynu. Bardzo dobry przekład, tak zwana Biblia Warszawska, zanim powstała cała Biblia Warszawska w 1975 roku wydana, to ten przekład nosił nazwę wydawnictwa o nazwie Biblia Warszawska, choć powstał tylko sam Nowy Testament. Czasami to tłumaczenie jest przedstawiane jako tłumaczenie Bolesława Goetze, choć Bolesław Goetze jedynie jest odpowiedzialny za jedną z edycji tego tłumaczenia, którą wydawało Zjednoczony Kościół Ewangeliczny przez wiele lat i to był przekład, który był przez nich wydawany. Jeśli ktoś ma życzenie otrzymać taki Nowy Testament, to kilkoma jeszcze dysponuję, chętnie się podzielę. Wystarczy do mnie na numer 791-214-963 wysłać życzenie z informacją. Jeśli będę miał możliwość, to prześlę bezpłatnie, bez żadnych powiązań czy przymuszeń z mojej strony. Jest to całkowicie wolna oferta. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, 9 wiersz. A gdy szły, aby oznajmić uczniom Jego, oto Jezus zaszedł im drogę, mówiąc: bądźcie pozdrowione. A one, przystąpiwszy, uchwyciły się nóg Jego i oddały Mu pokłon. Wyraźnie widzimy, że mamy tutaj Pana Jezusa Chrystusa i te kobiety oddały Mu pokłon. Zawsze w Biblii, na kartach Starego i Nowego Testamentu, ilekroć osoba nieuprawniona otrzymywała pokłon, bito jej pokłon, przeganiała te osoby jako osoby, które nie powinny jej oddawać pokłonu. Pan Jezus przyjmuje ten pokłon, bo mu się po prostu należy. On jest jedynym prawdziwym Bogiem. Jedynym Bogiem, poza którym nie ma Boga. I Mateusza 28 rozdział, 17 wiersz. A ujrzawszy go, oddali mu pokłon. I tutaj widzimy wyraźnie, że uczniowie oddali pokłon Panu Jezusowi. Jednoznacznie Pan Jezus przyjmuje tą cześć i chwałę, bo jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga. Drugie takie miejsce, którym chciałbym dzisiaj się zająć, to list do Hebrajczyków, rozdział 1, wiersz 7. Tutaj mamy wyraźnie powiedziane, że to Bóg Ojciec nakazuje czcić Jezusa. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi:
a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jednoznacznie pokazuje, że również fałszywa jest nauka niektórych ludzi, takich jak Adwentyści Dnia Siódmego czy Świadkowie Jehowy, twierdzący, że Jezus jest aniołem. Nawet bezczelnie nadają mu jakieś imię, Michał czy coś podobnego. Jest to całkowita bzdura, skoro wszyscy aniołowie Boży mają oddać cześć Panu Jezusowi, to w tym anioł Michał ma oddać cześć Panu Jezusowi. Nie ma innej możliwości. I ten fragment jest bardzo ciekawy. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, bardzo zachęcam, żebyście sobie przeczytali. Jest to miejsce, w którym Bóg Ojciec modli się do Syna. Bardzo ciekawe. Uwielbia Go. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Tak modli się Bóg Ojciec do Syna. Ja wiem, że to brzmi dla kogoś, kto sobie wyobraża Jezusa jako mniejszego od Ojca, jako coś niesamowitego, ale właśnie takie coś Biblia zapisała w pierwszym rozdziale Hebrajczyków, że Bóg Ojciec modli się do Syna. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Bóg Ojciec nazywa Jezusa Bogiem i to jest Jego Bóg. I jeżeli ktoś próbuje coś ze Słowa Bożego ująć lub dodać, Słowo Boże jest jak obosieczny miecz. Te same ostrze, które chcesz użyć do tego, żeby walczyć z Bogiem, to samo ostrze cię skaleczy. I może przeczytam ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Bóg, który częstokroć i wielu sposobami mówił w dawnych czasach do ojców przez proroków, w te dni ostatnie mówił do nas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił, który będąc odblaskiem chwały i wyrażeniem istoty Jego, niosąc wszystko słowem swojej mocy, uczyniwszy przez samego siebie oczyszczenie grzechów naszych, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach, tym przedniejszy od aniołów, im zacniejsze od nich odziedziczył imię. Albowiem komuż kiedy z aniołów rzekł: Tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem. A kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. I o aniołach powiedziano: który aniołów swoich czyni wiatrami, a sługi swoje płomieniem ognia. A o Synu: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość i znienawidziłeś nieprawość. Przetoż namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela nad uczestników Twoich. I Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zwiotrzeją i jako odzienie zwiniesz je i będą odmienione, ale Ty tenżeś jest i lata Twoje nie ustaną. A do kogóż kiedy z aniołów rzekł: siądź po prawicy mojej, dopóki nie położę nieprzyjaciół Twoich pod nóżkiem nóg Twoich. Czyż nie wszyscy są duchami służebnymi posyłanymi na posługę z powodu tych, którzy mają odziedziczyć zbawienie? Więc widzimy, jaki zaskakujący jest ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Nie tylko w szóstym wersecie widzimy wyraźnie, kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. To jest życzenie Boga Ojca. Mamy też, co Bóg Ojciec mówi o Synu. Mówi: tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości, berło królestwa Twego. I dziesiąty wiersz, gdzie tutaj jest cytat ze Starego Testamentu, czyli słowo Panie, powinniśmy odczytywać jako Jahwech, lub jeżeli zastosujemy nomenklaturę Świadków Jehowy, Jehowa,
Czyli tutaj 10 wiersz brzmi w Nowym Testamencie: i Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. To mówi Bóg Ojciec do Syna, do Boga Syna. Ale jeżeli pamiętamy, że w oryginale hebrajskim jest tutaj zamiast słowa Panie Jahwech albo Jehowa, to odczytać możemy to tak, że Bóg Ojciec modli się do Boga Syna w ten sposób. Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Albo ta modlitwa brzmi w wersji Świadków Jehowy tak. Jeśli byśmy konsekwentnie stosowali ich regułę nazywania Boga Jahwech Jehową. I Tyś, Jehowa, na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. Tłumaczenie Jehowa ma swoje uzasadnienie w Biblii Gdańskiej, dlatego ja nie czepiam się tego, że to jest forma poprawna czy niepoprawna. Mamy wyraźnie pokazane, że Jezus przez Boga Ojca jest nazywany Jahwech. Jahwech. Jest nazywany tron Twój, o Boże. Ale zgodnie z dzisiejszym odcinkiem chcemy pokazać, że należy mu się pokłon. I szósty wiersz mówi: a kiedy znowu wprowadza pierworodnego na świat, mówi: a niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Czyli wszyscy aniołowie Boży oddają cześć i chwałę Panu Jezusowi Chrystusowi. I też Syn jest nazywany przez Boga Ojca Bogiem, którego tron jest na wieki wieków, i jest nazywany Jahwech. Tyś, Jahwech, na początku ugruntował ziemię. To oczywiście nie jest zaskakujące, bo w Rzymian 10:9 jest napisane: jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Rzymian 10:9 jest ciekawym miejscem, bo jest otoczone przez miejsca ze Starego Testamentu, gdzie słowo Panie jest to cytat z miejsc Starego Testamentu, gdzie pada słowo Jahwech. Jahwech. I wtedy Rzymian 10:9 należy rozumieć, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Jahwech i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. I właśnie szósty wiersz, gdzie mamy wyraźnie powiedziane w Hebrajczykach, pierwszy rozdział, szósty wiersz, że należy oddawać Jezusowi cześć, nie jest zaskakujący, skoro to jest jedyny prawdziwy Bóg, poza którym nie ma Boga. Trzecie miejsce, które chciałbym dzisiaj przeczytać, żeby ten mój czwarty powód, dla którego nie jestem i nie mógłbym nigdy być świadkiem Jehowy, to ten czwarty powód brzmi: Jezus Chrystus jest, był i będzie czczony. Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. I objawienie, piąty rozdział, od 6 do 12 wiersza. Czytam. I spojrzałem, i oto w środku między tronem i czworgiem zwierząt, między starcami, stał baranek, jakby zabity, mając 7 rogów i 7 oczu, które są 7 duchów bożych posłanych na wszystką ziemię. I przyszedł i wziął księgę z prawej ręki siedzącego na tronie. I gdy wziął księgę, czworo zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, a każdy z nich miał cytrę i czaszę złotą, pełną wonnego kadzidła, które są modlitwami świętych. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć z niej pieczęcie, boś był zabity i odkupiłeś nas Bogu krwią swoją, ze wszelkiego pokolenia i języka i ludu i narodu, i uczyniłeś nas królami i kapłanami Bogu naszemu, i królować będziemy na ziemi. I widziałem i słyszałem głos wielu aniołów około tronu i około zwierząt i starców, i była liczba ich 10 000 razy 10 000 i 1000 tysięcy, mówiących głosem wielkim:
Godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Widzimy, że Pan Jezus, nazywany tutaj barankiem, jest godzien wziąć moc, bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Dlaczego? Dlatego, że Jego doskonała ofiara na krzyżu Golgoty wystarczyła, żeby usprawiedliwić każdego grzesznika, który przyszedł do Niego. Bo Słowo Boże świadczy wyraźnie, że Bóg przeznaczył wszystkich na zagładę. Z tego powodu, że każdy zgrzeszył. Tak mówi list do Rzymian. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy pojedynczy człowiek zgrzeszył. I jeśli by Pan Jezus Chrystus nie przyszedł na ziemię, i nie umarł na krzyżu Golgoty, wszyscy byliby zginęli tak, jak zasłużyli. Każdy z nas na własną drogę zboczył i szedł do piekła. I każdy zasłużył na piekło. Ale Pan Jezus Chrystus, jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka. Stał się podobny ludziom. Stał się podobny we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie znał. I na krzyżu Golgoty, gdy wisiał, w 3 godzinach ciemności został na niego włożony grzech. Bóg wtedy się od niego odwrócił, bo jest powiedziane: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Tak wołał Pan Jezus Chrystus. Bo wtedy Bóg nie mógł mieć nic wspólnego z grzechem, który był włożony na Pana Jezusa. Pan Jezus został, można powiedzieć obrazowo, uczyniony grzechem. I wtedy na Niego zostały włożone wszystkie grzechy wszystkich ludzi i każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa, w wolny sposób może skorzystać z tej doskonałej ofiary, całkowicie wystarczającej do zbawienia każdego jednego człowieka, który przychodzi do Pana Jezusa i prosi o przebaczenie. I teraz, jeżeli taka doskonała ofiara została złożona przez Pana Jezusa Chrystusa, to człowiek wierzący w Pana Jezusa Chrystusa, dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus wziął na siebie wszystkie grzechy, to taki człowiek staje się w oczach Bożych święty, sprawiedliwy, niewinny, tak jakby nigdy nie zgrzeszył. A wszystkie grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, zostały złożone, włożone na Pana Jezusa Chrystusa w tych 3 godzinach ciemności. To była doskonała ofiara za grzech. Pan Jezus Chrystus został potem złożony do grobu już po śmierci i 3. dnia zmartwychwstał i później, jak wstąpił do nieba, po pewnym czasie zesłał Ducha Świętego, który dzisiaj przekonuje każdego o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I dlatego nie ma nikt wymówki, kto nie chce przyjąć Pana Jezusa Chrystusa. Jesteś zobowiązany do posłuszeństwa Ewangelii, która mówi: ratuj się spośród tego złego i przewrotnego pokolenia. To złe i przewrotne pokolenie całe idzie na zagładę. Ty też z nim idziesz na zagładę, jeśli jeszcze nie przyjąłeś Pana Jezusa Chrystusa. Zasłużyłeś na tą zagładę, ale nie musisz iść do piekła, bo Pan Jezus Chrystus umarł za twoje grzechy. On wziął na siebie twój grzech. Masz pełną wolność, żeby przez Jezusa przyjść do Boga. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Tak jak za dni Noego było widać wyraźnie, że każdy, kto zgrzeszył, zginąć miał w wodach potopu i wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy mieli być zgładzeni wodami potopu. Ale wyjątkowo Noe znalazł łaskę w oczach Pana, to mówi nam 8. werset. I później, po narodzeniu na nowo, Noe zaczął żyć już w oczach Bożych sprawiedliwym życiem. Ono może nie było sprawiedliwe w oczach ludzi, ale Bóg widział tą sprawiedliwość, przypisaną mu sprawiedliwość Syna Bożego, Pana Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, Świętego, Sprawiedliwego. I Pan Jezus Chrystus stał się Jego Zbawicielem.
I wtedy widzimy też, że Noe zbudował w posłuszeństwie arkę i razem z siedmioma innymi członkami rodziny został uratowany. Mimo, że wyrok był na cały świat. Dzisiaj wyrok jest na cały świat. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nikt nie ma wymówki. Wszyscy co do jednego są przeznaczeni na zagładę, ale pojedyncze osoby, oby nawet wszyscy, mogą skorzystać z usprawiedliwienia Pana Jezusa Chrystusa. Pojedyncze niestety osoby to są i wąska jest ścieżka wydeptana przez tych, którzy uciekają przed gniewem Bożym. Lepiej by było, gdyby wszyscy byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, bo Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I dlatego Jezus złożył doskonałą ofiarę za każdego, nie tylko za 144 tysiące, jak uczą świadkowie Jehowy. Nie ma czegoś takiego jak ograniczone odkupienie. To jest całkowita pomyłka. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego, żeby, tak jak tutaj czytaliśmy, każdy mógł się stać rodem królewskim i kapłańskim Boga. Bóg chce mieć pełne niebo, nie tylko ograniczoną liczbę, jak cię nauczono w strażnicy być może. To jest poważny błąd. Więc podsumowując, mój czwarty powód, dlaczego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy, to jest taki, że Jezus Chrystus był, jest i będzie czczony na wieki. Podzieliłem się z Państwem trzema fragmentami z Mateusza 28 rozdział, z Hebrajczyków 1 rozdział i z Objawienia Jezusa Chrystusa 5 rozdział. Zachęcam do czytania Biblii, nie tylko tych fragmentów, które podaję. Czytajcie całą Biblię, Słowo Boże, po kolei, od pierwszej Mojżeszowej, pierwszego rozdziału do 22 rozdziału Objawienia Jezusa Chrystusa. Naprawdę Słowo Boże może obdarzyć was mądrością ku zbawieniu. Jest to cenne. Nie ufajcie żadnym ludziom. Nie ufajcie mi. Ufajcie tylko Słowu Bożemu, Biblii, Pismu Świętemu. Nikt z ludzi nie ma prawa dzisiaj przewodzić jak tylko i wyłącznie Pismo Święte. Tylko Biblia. Tylko Słowo Boże. Trzymajcie się tego. Bo Bóg dał na czas dzisiejszy teraźniejszą prawdę, którą jest Słowo Boże, Biblia, którą masz w Twoim własnym języku. Jeśli macie pytania, piszcie komentarze pod filmem. Możecie też wysłać SMS-a na numer 739-089-088 albo napisać do mnie na adres czytaj Biblię, skrytka 31-63-500. Ostrzeszów. Z Bogiem. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym Państwu przedstawić piąty powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Piąty powód z 40. Jest to zatem piąty odcinek i ten piąty powód brzmi: wszyscy muszą oddawać cześć Synowi tak jak Ojcu. Czyli jest to jednoznaczna informacja, z jakiego powodu nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ ja uważam, że wszyscy mamy obowiązek tak czcić Syna, jak należy czcić Ojca. Mowa tu oczywiście o Syna Bożego i o Boga Ojca. Bóg Ojciec i Bóg Syn są należni tej samej, takiej samej chwały. Nie należy pomniejszać ani jednego, ani drugiego. I tutaj mamy cztery miejsca ze Słowa Bożego, którymi możemy się tym zająć. Pierwsze z nich jest oparte na Jakuba, rozdział drugi. Drugie miejsce z Jana, Ewangelii Jana, 5 rozdział, 23 wiersz. Trzecie miejsce to Objawienie Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersze 13 i 14. I z listu do Filipian, rozdział 2, wiersz 10.
Będę opierał się na tekście tego Nowego Testamentu. Jeśli macie życzenie, to mam kilka egzemplarzy, chętnie się podzielę. Proszę napisać do mnie na numer 791-214-963 albo wysłać SMS-a, albo w komentarzu do tego materiału. Możecie zostawić informację, na jaki numer mam oddzwonić, albo odpisać, albo na jakiego e-maila i wtedy chętnie wyślę, jeśli będę mógł, papierową wersję bezpłatnie tego Nowego Testamentu wydanego przez Trinitarne Towarzystwo Biblijne w Londynie. Jest to moim zdaniem najlepszy przekład Nowego Testamentu, jaki obecnie mamy w języku polskim. I pierwsze z tych miejsc to jest miejsce z Jakuba, rozdział drugi. List do Jakuba był kierowany do ludzi, którzy zgromadzali się w synagogach i jest tam wyraźnie powiedziane, żeby nie czynić różnicy między osobami Boga przy wyznawaniu swojej wiary w Jezusa Chrystusa. Może przeczytam to miejsce. Bracia moi, miejcie wiarę w pełnego chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie czyniąc różnicy między osobami, albowiem gdyby wszedł do zgromadzenia waszego mąż mający pierścień złoty w szacie świetnej, a wszedłby też i ubogi w nędznym odzieniu i wejrzelibyście na tego, co ma świetną szatę i rzeklibyście mu, ty siądź tu dobrze, a ubogiemu byście rzekli, ty stań tam albo siądź tu u podnóżka mego. To czyżeście nie uczynili różnicy w sobie i nie stali się sędziami mającymi złe myśli? Słuchajcie, bracia moi mili. I tutaj wyraźnie jest pokazana taka kwestia na zasadzie przypowieści. Jakub mówi, że jeśli do ich zgromadzenia, tutaj jest w ogóle słowo synagogi, do waszej synagogi, gdyby przyszło dwóch ludzi, jeden świetnie, pięknie ubrany, to jest odniesienie do Boga Ojca, którego oglądamy zazwyczaj w postaci splendoru, postaci pełnej chwały boskości. I Bóg Ojciec nie poniżył się, nie zszedł na ziemię, nie przyjął postaci człowieka, nie stał się podobny ludziom, nie stał się ubogi, aby nas ubogacić swoim ubóstwem. A Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, będąc Bogiem, poniżył się i przyszedł jako ubogi. I Jakub tutaj zwraca uwagę. No nie możecie czynić różnicy między osobami Boga. Bóg Ojciec jest równy Bogowi Synowi. Bóg Syn jest równy Bogu Ojcu. Co z tego, że naturalnymi oczami widzieliście Jezusa jako niewolnika, jako poniżonego, jako tego, który był ubogi między nami. Nie był to wygląd, który mógłby się nam podobać. Mimo, że on był najpiękniejszy wśród ludzi, to mimo to ludzie zeszpecili go, katując i mordując i był zmarnowany przez nas, przeze mnie, przez każdego człowieka. I nikt z nas nie jest bez winy w tej zbrodni, której dokonaliśmy na Jezusie Chrystusie. I właśnie tutaj widzimy, że Jakub przestrzega, nie czyńcie różnicy w wyznawaniu wiary. Nie możecie. To tak jakbyście, i podaję przykład, miliardera posadzili w pierwszej ławce, a ubogiego brata, który jest tak samo odkupiony w Chrystusie, posadzili sobie na końcu. To jest niewłaściwe. I dlatego w chrześcijańskim zborze wszyscy są równi. Nie ma lepszych, nie ma gorszych. Wszyscy bracia są równi i jeżeli ktoś ma dar, może się okazać, że ten bogaty słucha i się uczy od tego biednego, najprostszego brata, który nie ma nawet co do garka włożyć i u którego się nie przelewa. A on jeździ na zgromadzenie najlepszym samochodem, może Maybachem, może Lamborghini, może jakimś innym samochodem godnym tutaj po prostu zazdrości ziemskich zazdrośników. Ale jeżeli nie ma bogactw w postaci umiejętności wykładania Słowa Bożego, a ten prosty brat, który na co dzień jest prostym bratem, prostym człowiekiem wykonującym prostą pracę, nie przelewa mu się ekonomicznie, ale za to zna Słowo Boże, bo Duch Święty zdecydował, że to on ma być obdarowany
w wykładzie Słowa Bożego, to wtedy ten bogaty, mądry człowiek, często prowadzący wspaniałe biznesy, siedzi i się uczy od prostego wierzącego. Jest to normalne w zborach chrześcijańskich. Dlatego, wracając do naszego tematu, wszyscy muszą oddawać cześć synowi, tak jak oddają cześć ojcu. Ojciec i syn są równi. I mam nadzieję, że ten przykład z Jakuba jasno to pokazuje, ale są też miejsca, które dodatkowo dzisiaj weźmiemy pod uwagę. Jana, 5 rozdział, 23 wiersz. To jest Ewangelia według świętego Jana. I tutaj Pan Jezus mówi wyraźnie, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca, który Go posłał. Czyli widzimy, że tak samo jak czcimy Syna, tak samo mamy czcić Ojca. Tak powiedział Pan Jezus. Na tym można by zakończyć ten odcinek. Więc to jest piąty powód, dla którego nie mogę być świadkiem Jehowy, ponieważ wszyscy muszą oddawać cześć Synowi, tak jak Ojcu. Świadkowie Jehowy tego tak nie uczą. Kolejne miejsce, które obiecałem, że weźmiemy pod uwagę, to jest miejsce z Objawienia Jezusa Chrystusa, rozdział 5, wiersz 13 i 14. I wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. I czworo zwierząt rzekło, amen. I 24 starców upadło i oddali pokłon żyjącemu na wieki wieków. Widzimy tutaj, że w niebie chwała jest oddawana na równi tak samo synowi, jak i ojcu. I możemy z tego brać przykład. I kolejne miejsce, które jest bardzo podobne do tego, czego uczy nas drugi rozdział Jakuba, czyli Filipian, rozdział drugi. Filipian, rozdział drugi. Tutaj drugi rozdział, 10 wiersz. Aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią. Widzimy wyraźnie, że wszyscy mają klękać na imię Jezusa. Wszyscy, którzy są pod ziemią, wszyscy, którzy są na ziemi i wszyscy, którzy są na niebiosach. Czyli wszędzie, bo nie ma jakiegoś miejsca, które nie jest na niebiosach, albo nie jest na ziemi, albo nie jest pod ziemią. Nie ma innego miejsca, które by takie nie było. Zatem widzimy wyraźnie, że nawet diabeł uklęknie na imię Jezusa i odda mu pokłon. I będzie musiał to zrobić, jeśli nie będzie tego po prostu któryś człowiek chciał zrobić za życia, to trafiając do jeziora ognia i siarki przed tym zdarzeniem będzie musiał niedobrowolnie, pod przymusem oddać chwałę Jezusowi. Więc lepiej teraz za życia już stać się Jego sługą uległym i zginać kolano na imię Jezusa. Bo i tak zegniesz kolano na imię Jezusa, jeśli tego nie robisz tak raz. Jeśli teraz nie czcisz Syna tak jak Ojca, albo wręcz nie czcisz w ogóle Syna, to prędzej czy później będziesz musiał to zrobić. I ten drugi rozdział Filipian, tak jak mówiłem, jest bardzo podobny do drugiego rozdziału Jakuba. Tutaj widzimy od 5 wiersza. Chrystus Jezus, który będąc w postaci Bożej, nie poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, ale poniżył samego siebie, przyjąwszy postać niewolnika, stawszy się podobny ludziom i z postawy znaleziony jako człowiek, sam siebie uniżył, będąc posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszelkie imię, aby w imieniu Jezusa zginało się wszelkie kolano tych, którzy są na niebiosach i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Więc widzimy piękny fragment, który mówi nam, że Jezus, będąc w postaci Bożej, będąc Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poniżył samego siebie, przyjął postać podobną do człowieka, z wyjątkiem grzechu stał się podobny ludziom i
Sam siebie uniżył, uniżył sam siebie. Po co? Po to, żeby złożyć doskonałą ofiarę za Twoje i moje grzechy. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu Golgoty i to jest całkowicie wystarczające do uratowania każdego człowieka. Nie jest prawdą, że tylko 144 tysiące będą zbawione. Prawdą jest to, że to jest nieograniczone, nielimitowane odkupienie Pana Jezusa. Widzimy to doskonale w przypowieści, gdy widzimy człowieka, który znalazł piękną perłę lub skarb i co zrobił? Kupił całą rolę i sprzedał wszystko, co miał. Pan Jezus wszystko sprzedał, co miał, żeby ten skarb mieć. I to jest dokładnie tak samo, że widzimy, że Pan Jezus Chrystus kupił całą rolę, czyli cały świat. Za wszystkich umarł. Dla każdego wystarczy ta doskonała ofiara. I to, że każdy może przyjść do Pana Jezusa Chrystusa po zbawienie, jest prawdą. Dlatego nie zlekceważ tego. Bóg przemawia do każdego raz lub dwa, lecz na to się nie zważa. Nie będziesz miał żadnej wymówki. Zawsze do każdego, chociaż jeden raz w życiu, Bóg przemawia i go przekonuje. I jeżeli to zlekceważysz, Bóg jest wielkim królem. Jest tym, który jest Panem nieba i ziemi. On nie będzie w nieskończoność wysyłał do Ciebie poselstwa, jeśli uzna, że jeden raz wystarczy. I wtedy, jeżeli ten jeden raz podepczesz, to już nie będzie być może drugiej szansy. Bóg nie zobowiązuje się do tego, że będzie w nieskończoność do Ciebie wysyłał poselstwo. Ty jesteś zobowiązany przyjąć poselstwo za pierwszym razem, gdy je słyszysz. Jeśli nie przyjmiesz łaski Bożej, jeśli nie przyjmiesz tego, że Jezus umarł za Twoje grzechy, jeśli nie przyjdziesz do Pana Jezusa po zbawienie, jeśli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary, to byłoby Ci lepiej, gdybyś się nigdy nie urodził. To nie są żarty. To jest bardzo poważna sytuacja. To jest sytuacja bez neutralnego gruntu. Nie możesz stać na neutralnym gruncie. Albo przyjmujesz ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako wystarczającą do zgładzenia Twoich grzechów, albo idziesz na wieczną zagładę do jeziora ognia i siarki, bo Bóg cały świat przeznaczył na zagładę, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale nie każdy musi być zgładzony. Każdy, kto przyjdzie do Pana Jezusa po zbawienie, każdy, kto powie Bogu, że ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest odkupem za mnie, to wtedy taka osoba na podstawie tej doskonałej ofiary na krzyżu może być pojednana z Bogiem i nie musi iść na słuszny sąd wieczny w jeziorze ognia i siarki, gdzie będzie dręczona taka osoba dniem i nocą na wieki wieków, jeśli tam trafi. Piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest zgotowane diabłu i jego aniołom. Są tam nieludzkie warunki, ale niestety znajdą się tam ludzie, którzy odrzucili i podeptali ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Nie bądź jednym z nich. Pan Jezus Chrystus umarł za każdego. Skosztował śmierci za każdego. Tak mówi list do Hebrajczyków. I to jest oczywisty fakt. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jesteś zobowiązany skorzystać z tego poselstwa, które Bóg wysłał do Ciebie, przemówił do Ciebie w Panu Jezusie Chrystusie. Więc podsumowując, powód piąty z 40, dla których nie jestem, nie mogę być świadkiem Jehowy. Wszyscy muszą oddawać cześć Synowi, tak jak Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Taka sama cześć i chwała należy się Panu Jezusowi Chrystusowi, co Bogu Ojcu. Zachęcam do czytania Słowa Bożego. Jeśli masz pytania, możesz do mnie napisać SMS-a na numer 739089088 albo pod filmikiem napisać komentarz i ja chętnie wtedy się do tego komentarza w miarę możliwości czasowych odniosę. Jeśli będą jakiekolwiek pytania,
Można je też kierować pisemnie na adres Czytaj Biblię, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.